Hej, siemanko, witajcie w Cywilizacji 5. Jednak ten poprzedni odcinek ostatnim nie był, ale w tym się już bankowo wszystko rozstrzygnie, no bo mam wszelkie możliwe narzędzia, by to zrobić. Już tutaj te oddziały nawet wysyłam. Rzym pociskiem atomowym poczęstowałem dlatego, żeby nie mógł produkować jednostek, także on tutaj też szybko padnie, mam nadzieję. Ja tę jednostkę tutaj zostawię. Nie przeszkadza mi, żeby ona tam była, ale najpierw zajmiemy się takimi rzeczami, które tutaj z boku migocą i rozpraszają. No mógłbym kolejne jak najbardziej... Aj, zrobię sobie. Kolejne jednostki ciachać. Mam zasięg większy, ale ja zainwestuję w bombera. Tutaj lata jakiś szlak handlowy. No Kartaginę to bez najmniejszego problemu uda się teraz przejąć. Dlatego skupimy się na waleniu w Kartaginę, myślę, że tymi jednostkami, bo tam mam większy zasięg, jeśli chodzi o bombowce. Jeszcze coś się chyba urodziło. Nie, to ten wyszedł z wody. Jakieś kolejne pancerniki tutaj. Aha, bo oni tam w niego strzelają. A to weź oddaj, A, też bym wolał się tak ustawić, żeby bliżej walić. To można dać na... Bo to jest moje, czy to... Nie, to zdobyczne chyba było. Tu jest mój. Mój taki ładny, zdrowy. A do miasta może bym cię wsadził, a nie masz jak. Okej. Ojejku, ale tutaj dużo będzie kombinowania. Czym ja będę chciał przejąć? Bo zablokowałem sobie tutaj drogę. Taki ze mnie geniusz, to będę musiał przejąć jednostką lądową. No mam takie. To problemu z tym nie będzie. Ojejko. Myślę, jak to tutaj postrzelać. To bym chciał zniszczyć. No to bym musiał wejść w zasięg, ale tak jednak zrobi, dobra. Tu 31, zaczniemy od tego w takim wypadku. Ej, co ja mam z wami tutaj robić, moi koledzy sympatyczni? Antananarywa to musi sobie radzić sama. Ja ich tutaj będę wystawiał. O cholerka, nie będę miał zasięgu? Będę miał. Będę wystawiał na ostrzał. Nie będę miał chyba dość szybko co atakować tymi moimi okrętami podwodnymi. Na to wychodzi. No dobra, czyli niech tutaj siedzą. Mógłbym płynąć na odsiecz tutaj. Ale ja nie czuję takiej potrzeby, bo ja Rzym zajmę tutaj od tej strony wschodniej. Także spokojnie. To trzeba przejąć Kartaginę i się leczyć. Taki plan. Także walk tą Kartaginę raz i drugi, bo dwa na pewno będą mi potrzebne. Chociaż może jeszcze poczekam, zobaczę. I będę przejmował pewnie tym Marines. A tak najbliżej stoi i jego umiejętności mi nie będą potrzebne potem. No szybko, szybko. O kurde, jak mało. To trzeba poprawić. 25-35. Ale zaatakuje. Nie, nie zaświeciło się, to chyba nie. No może się jej zaświeciło. Połowę życia straciłem. No cię tutaj tak jak kretyn ustawiłem, bo bym tymi niszczycielami mógł, chociaż jednym. Bo tutaj widać, Kartagina jest świetnie ustawiona. Jeśli chodzi o budowę morskich miast, idealnie jest ustawiona. No jednak tym zaatakuje. Idealnie jest ustawiona, bo tylko z jednym polem łączy się z wodą, czyli można ją z morza tylko raz atakować. I to jest oczywiście fajne. Zobaczmy to miasto. Posąg Zeusa. No dobra. Stwórz marionetkowy. Nie mogę tego wyzwolić, bo bym musiał potem znowu zabijać, przejmować. Bo bym nie wygrał. Także tutaj se śpi. Tutaj was leczymy wszystkich po kolei. Ty do miasta.
ty tutaj. No dobra, to zostawię te jednostki. To jest mięsko armatnie. Wy tutaj czuwacie. A wy na front. Tylko pytanie, to zabijesz niekoniecznie. Ja bym to tutaj, okej. O, lotnisko tutaj jeszcze jest. Czy ja tutaj chcę tym podchodzić? Nie tak, zajmijmy się innymi rzeczami. To już się pojawiło. Aha, to nas nie interesuje jako taka awanse. Aha, tutaj. Bomberek i tutaj. Może cię nawet zostawię w tym Wiedniu, z Wiednia będziesz bił. Myślę, że tak będzie najlepiej. Nie jestem sojusznikiem, zaraz się tym zajmiemy. Albo już się tym zajmiemy. Bratysława, masz 250, bo nie ma co przepłacać, jak ta gra się już kończy. Kolejne rzeczy, Hanoi, wojna, to tam nie szkodzi. Przejmujemy w tym momencie Mediolan. Mediolan i idziemy... zasięg. Idź tutaj. O! Zaraz. A, bo bym to chętnie zdzielił, ale chyba nie dam rady. Niestety. Nie dam rady. Teraz tak, tu na pewno walimy w sposób taki. Tu mamy jednostki, które na pewno chciałbym zniszczyć. To ma wyjść tutaj. Ty masz zasięgi, to... A, nie masz. Ale to by trzeba było zniszczyć jak najbardziej. Tą jednostką. O Jezu, ciągle żyje. Zdzielimy to. Zaraz poprawimy jeszcze kolejną. A i te moje okręty atomowe mogą płynąć tędy. Ojejku! Aż się wydarłem jak ostatni pajac. O kurde, jeszcze to tak całkiem sobie radzi. A jednak mi się przydadzą te okręty, tutaj się okazuje. Co, w linii nie jesteś? Strzelaj w to. No, tak go może przestawmy. A, jak jest pod lodem, to nie może strzelać. No głupie strasznie, ale tak to działa. Tak to działa. A jak ja bym cię ustawił tak? Tak też, w ogóle przez lód nie może. Rzeczywiście było coś takiego kiedyś. Jeszcze spróbujmy. A tego? Nie. Głupie to. Chociaż no tam dla balansu gry jakiś sens to ma oczywiście. Dobra, idź tutaj. Mediolan trzeba przejąć, tak jak mówiłem, się nie patyczkować. To zaraz wprowadzimy do miasta najprawdopodobniej. Zróbmy tak. Okej. Tu mam dwa niszczyciele, którymi będę mógł Mediolan przejąć, ale najpierw muszę jakoś się zaatakować. No te bombery trzeba będzie wprowadzić w ruch. Najpierw to zniszczymy. Tutaj mamy do miasta? Nie. Są, okej. Mediolan walimy. Dużo klikania tradycyjnie, ale jednostka padła, także zgodnie z planem. Cholera, Mediolan to ja nawet będę musiał tutaj potem zablokować jakoś. A weź tutaj se zniszcz. Laserami będzie strzelał, blasterami. No patrzcie, fajnie, no genialnie. Genialnie, jeszcze to się trzyma. Jeszcze jako tako się trzyma. Tu już mamy dwa takie bombery od piechoty, okej. Tu. To bym chciał zaatakować, ale to jakimś bombowcem pierdyknę. Tutaj zblokuję. W sposób taki. A, cofnij się, bo ledwo żyjesz. Tym okrętem, co ja mogę robić? Płynąć tam na górę? Czy to ma sens? Albo wesprę Antana na rybę, jak się okaże, że jest taka potrzeba. To jest taki, wiecie, zajączek.
zajączek, ale skupmy się na Mediolanie. Jeszcze raz go będę musiał pierdyknąć. Bo Mediolan mogę zaatakować w tym momencie też z jednej strony. Dobra, to zróbmy tak. Ten mocniejszy. 24-35. To się powinno bankowo udać. To bym może też się przebazował. A lotnisko się tutaj robi. Zobacz miasto. Niczego ciekawego tutaj nie ma, ale jest moje, także już jak najbardziej cieszyć się trzeba. Tu blokujemy, tu blokujemy. Tu trzymamy. Tutaj. I też zablokujemy. To będziemy walić w kolejnej turze. To też będziemy wszystko walić w kolejnej turze. Dobra, idziemy już na Rzym. W takim razie idziemy już na Rzym. Ty tutaj... O, jakie zasięgi. Ja bym wolał go zblokować. Czyli zróbmy tak. Tu nie ma w co strzelać na razie. Tu bombery się zaopiekują tymi jednostkami. Ja ten Rzym zaraz calutki okrążę. Okrążę tymi moimi blasterami. A wyląduj tutaj. Nie możesz tutaj lądować. Bo gra mnie coś oszukuje. A, mamy artylerię, okej. Na Neapol, idziemy na Neapol. To nie jest taki głupi pomysł, bo coś się trzeba przecież tymi jednostkami robić. 37, 9, ale to bombery by tutaj mogły się najbardziej przydać. Ewentualnie myśliwiec odrzutowy. Myśliwiec i myśliwiec. To ciekawe, tutaj rzeczy się podziały. Gdzie ja te bombki jeszcze mam? Tu mam jedną. I tu mam jedną. Ja bym tutaj na ten Neapol chętnie bombkę zrzucił, ale właśnie nie mam zasięgu. To bym musiał ją przebazować na jakiś lotniskowiec. Albo... Albo zdzielmy w kumale. O kurde, tutaj nie ma biedny. Zaryzykowałem. I to był błąd oczywiście. Nie powinienem tak robić. Ale spoko. Spoko, nic się nie stało. Nic się nie stało. Tym oczywiście jeszcze pierdyknę w Rzym. Ale to ja muszę te jednostki tutaj tak ustawić, żeby one nie wyrwały. I tym też będę chciał jak najbardziej gdzieś tutaj wylądować. To może wyjdzie tutaj. Opad radioaktywny niestety tutaj jest. Tu nie ma, ale to tutaj nie ma sensu. Tu nie ma. Okej, to lądujesz tutaj. Cóż tutaj się podziało? Uciekł z Mediolanu. A, no tak. To już się nie będziemy tym zajmować. Tych chłopaków tutaj mamy. No, splądrował mi jednak coś. Zdążył, dał radę. Jeszcze przeżył. No nie mówcie, kurde, ja tutaj pokasowałem tych moich robotników. A teraz by się przydał taki jeden zaczepny. A kurde. I też jeszcze przeżyło. No jaki wadzie. Dobra to, ale podleczyć się może. Ale to tym zaatakujmy jednak. Tym jednak zaatakujmy. Kolejna jednostka bez rozkazu. Boziu, ile tej zabawy tutaj. Ile tej zabawy tutaj. To bym chciał zabić, ale nie zabiję, jak się okazuje. Watykan, musisz wytrzymać. Musisz jakoś wytrzymać. To bym chętnie przebazował, ale lotniska potrzebuję. 1-2 tędy. Dobra, może być i tak. Zapierniczaj. Jak my to chcemy zrobić? Czy ja się chcę z tym użerać, z tym Neapolem? Nie chce mi się tak naprawdę. Mi się kompletnie nie chce tego robić. Wycofujemy. To tutaj żyć musi. Zabezpieczymy się. To niech będzie tutaj, czyli fortyfikuje. O, tu mamy lotnisko. Jest fortyfikowanie już. Na przejęcie go ustawię.
Ile tych bomberów tutaj? Dwa jeszcze. Ja bym chciał na pewno zabić, kurde no. To też, tutaj zasięgu nie ma. Tu też nie masz. Jakbym tych bombek więcej miał, ale chytry byłem, nie chciało mi się robić. Bo z bombkami jest ten problem, że zostaje ten opad radioaktywny i on oczywiście mnie też rani. I wszystko niszczy, także ja też nie lubię przesadzać się z tymi bombkami. Ja je stosuję po to bardziej, żeby zniszczyć jednostki, które bronią miasta, a nie same miasto i nie sam teren. Także w taki sposób sobie zwykle kombinuję właśnie. A to już niech tam będzie. A tutaj nad rzeczką jeszcze to zgarniemy. Jednostka to jest niszczyciel, to masz tutaj zostać, bo to oczywiście nie przepłynie. To w następnej turze się przypomni, to tam w Rzym jeszcze walniemy. Tutaj się fortyfikujemy. Tutaj też się fortyfikujemy, wszędzie się fortyfikujemy. Kolejne faremki tak szybciutko, bo zaraz kończyć oczywiście będziemy. To niech zostanie w takim wypadku, to żyje niestety dziadostwo. No trzeba dobić, bo zapgrade'uje do artylerii rakietowej i będzie problem, bo rakietowa jest potężna. Mediolan zabezpieczony, nikt go przejąć nie przejmie. Po Antium idziemy, o ile będzie potrzeba, żeby tam w ogóle działać. Dawać mi tutaj szybko kolejną jednostkę. Dobra, zniszczył wreszcie. To już nie ma. To już nie ma. Następna tura. Następna tura. Tura, w której wygram? Chyba tak. Popuszczę bombkę na Rzym, ale to tam punkty ruchu się zmniejszą. Tym jednostkom, które przez opad radioaktywny będą musiały przejść. To może nie być takie proste. No. Tutaj jest myśliwiec odrzutowy i jest ta wyrzutnia samobieżna. No i są też niszczyciele, które jak widać mają też zdolność przechwytywania, o czym często w tej grze mówiłem, ale chyba się ta umiejętność niszczycieli w akcji nie zaprezentowała. A teraz już widać, jak to pięknie ładnie działa. Dobra, tutaj będziemy wyrywać i tutaj pewnie będą straty. Obstawiam, że tym czołgiem przejmę Rzym. Najprawdopodobniej tak to właśnie będzie wyglądało. O, jest. Jest strata niestety. A, kolejnego niszczyciela będą chcieli ubić. A, padnie. Padnie niestety. Tutaj trzeba było jednak więcej tej floty podstawić, jeśli chciałbym przeżyć. Ale tutaj dla mnie ten front w ogóle nie jest kluczowy. Kluczowe były te dwa wschodnie. Ten zachodni to tak... No... Trochę dla rozpoznania był. Chociaż nie spodziewałem się, że... Ojejku, stracę jednostkę? Nie. Nie spodziewałem się, że tyle tam wrogich oddziałów zobaczę. Ale jednak... Wow! Zabili mi czołga. No i tu się tego spodziewałem. Ale tego czołga to się nie spodziewałem. Znowu będziemy 5 minut patrzeć, jak to wszystko się dzieje. Ja teraz tak szybciutko postaram się przejąć ten Rzym i skończyć tę grę już. Bo... Mógłbym się bawić, przejąć Kumae, przejąć Antium, zaatakować nawet Neapolis. To jest wszystko do zrobienia, ale strasznie dużo klikania. A tutaj na moją jedną stratną jednostkę przeciwnik traci gdzieś z 5, także bilans jest dla mnie jak najbardziej pozytywny. O, wyrwał mój X-com. A tutaj też wyrywam. No, broni się dzielnie, ale to się musi skończyć źle. Tak czy siak. Oj, biedny Watykan. Rzym atakuje Watykan. Ciekawe. No, skończyło się? To nie było tak źle. Straciłem te jednostki, których się spodziewałem, z wyjątkiem tego czołgu tutaj nowoczesnego. Nie, jeszcze.
Jeszcze atakuje mnie pancernik parowy. Pancernik parowy atakuje atomowy okręt podwodny. Jak zawsze bardzo ciekawe. Nie, ojejku, i to minus 30. No bez jaj, będziemy się tu szwędać. Wow! Nie mówcie, że... 15. On fajnie umiera. O właśnie. No nie powiem. Fajnie umiera, ale nie chciałem tego obserwować. No ale trudno. Zanzibar, no tutaj w Zanzibar chyba ma najgorzej, bo nie ma własnych jednostek, a jest okrążony wrogimi. Jejku, ile to trwa, nie, chcę już skończyć tę grę. Także w tej turze przejmujemy Rzym. Nie może być inaczej. Dajesz, szybciutko. Szybciutko, Oktawianku. Bij, co masz bić. Teraz już walczą państwa miasta, także Rzym skończył się bić. To spokojnie, w pobliżu Salzburga jednostki. No proszę, proszę, jakie rzeczy, jakie cuda. Kartaginę trzeba osłaniać, to bankowo. Czyli tak, tym tutaj wyjdziemy. Ja się skupię jednak na obronie. Skupię się na obronie, bo mam czym się bronić. To możemy. Stąd te zasięgów żadnych nie mam. To takie ranne. Weźże. To ledwo co żyje. Czyli tak, ciebie... A nie, bo tam mam ten lotniskowiec. O, to bym go wolał chyba wyprowadzić. Dobra. Bo to ledwo co żyje. To damy tutaj. Myślę, jak to tak przestawiać sensownie, dlatego taka cisza. Pancernik. No i dobra, co my chcemy walić tym pancernikiem? Aha. A możemy, bo zdechnie od razu. Tu już jest zablokowane jednostki. To też do miasta damy. Generał siedzi tam. To w takim razie tutaj i strzelamy tego oto piechociarza. To, dobra, to niech będzie tutaj. To niech broni się tutaj. Jakby mnie atakował, wiecie kto. Wrogi samolot. Zaatakujmy tak z daleka. To też niech się broni. Ty tu czuwaj, ojejku. Ile zabawy, zaatakuj. 23 minuty, dobra, chyba kończymy się bawić tam z Kartaginem, takimi rzeczami. To pewnie w przyszłej turze mogłoby zginąć, chociaż niekoniecznie. Niekoniecznie. 52 tylko. Ale zaatakujmy. Aha. Tutaj Kartagina jest zabezpieczona. Jakby miał toczyć bitwę o Kartaginę, to jestem spokojny o jej wynik, bo mam czym walczyć. Także tutaj w tym momencie skupiamy się na Rzymie. A to oznacza, że... O, to też ledwo co żyje. Tu bym mógł postrzelać, pozabijać. Też bez najmniejszego problemu. Jakbym się uparł, jak ten psiakę szczeka. Jakbym się uparł, to mógłbym to Atium... I też zdobyć. A, bombowce jeszcze mam, którymi mogłem postrzelać. Ale my się skupiamy na Rzymie. A żeby skupiać się na Rzymie, to trzeba tam puścić taką pewną bombeczkę. Dobra, atakuj. Nie ma co się pierdzielić. Trzeba zaatakować. W tym momencie Rzym przejmę. Mam nadzieję, że tak. Ten czołg tutaj jest, tutaj mam kolejne jednostki czołgów i tutaj to szybkie, to poradzi sobie z jakimiś tam opadami radioaktywnymi. To też bym mógł wszystko, może nie wszystko, ale poważnie tutaj uszczuplić te siły rzymskie.
się nie pojawia opad radioaktywny, ale on tutaj jest. O, jest tutaj. Tutaj jest, tutaj. Ojejku! Nie spodziewałem się, że tak mocno wyrwę. Nie spodziewałem się, że tak mocno wyrwę. To trochę przegiąłem. To zdecydowanie trochę przegiąłem. To ja będę chciał chyba tym tutaj przejmować. Ojejku, nie spodziewałem się, że tak wyrwę. Czy ty też masz zasięg? No właśnie, ty nie masz zasięgu. To teraz ze wszystkimi bombowcami, jakie mam... No tak, trzeba walić w ten Rzym i trzeba go przejąć i tyle, i skończyć grę. Także bum. Chociaż może nie tak to powinienem robić jeszcze. Najpierw zacząć od tych miastowych. Może nie będzie potrzeby. Kurde, ale tutaj się wystawiłem głupio. Nie spodziewałem się, że aż tak potężnie wyrwę. Ale ja też stałem już na opadzie radioaktywnym. No, także tak. Taka moja nieprasobliwość totalna to była. Weź tutaj zielonymi laserami pozabijaj. Ty sobie z tym poradzisz? Poradzisz, to też zabij. Trzeba się zabezpieczyć. Trzeba będzie w ogóle uciec z tym jakoś. Punkt handlowy. Patrzę, gdzie nie ma opadu radioaktywnego. Cholera, wszędzie jest, ale ktoś tutaj nabruścił. O kurcze. O, tu nie ma. Tu nie ma. Tu niestety jest. Ale tu nie ma. To tutaj też to się... O, mogę splądrować, to się podleczy. Okej, okay, to mogłoby nie przeżyć na upartego, ale zobaczymy jeszcze. Jeszcze zobaczymy. Dobra, ostatnie... Ostatnie turki, uwaga. Uwaga. Rzym dobijamy i za momencik go przejmiemy. Nie może być inaczej. Pyk, pyk. Kurde, jak on by był zdrowy, to by sobie poradził. Aj, nie ma zasięgu. To może być problem malutki. No, ile to zejdzie? Dawaj ten pasek. Kurczę, 28. Leci kolejny, leci. Dobra, czyli wystarczy. Czyli wystarczy jednak. To będzie moment, w którym nastąpi koniec Rzymu. Tu już mamy tylko myśliwiec. Jakby coś, to też będę mógł nim zaatakować. 26. No, trochę tak pod koniec się powygłupiałem i tego efekty widać. Nie zmienia to jednak faktu, że w tym właśnie momencie Rzym przestanie istnieć i to będzie oznaczało moje zwycięstwo i koniec gry. Już się zaświeciło elegancko, także o właśnie. Świat został wypalony wojną. Wiele potężnych i wspaniałych cywilizacji legło w gruzach. Ale Oktawian August. O, pokonałem Oktawiana Augusta i uzyskałem tytuł Oktawiana Augusta. 6320 punktów. Chwalebny triumf. Ładnie. Ładnie. Powtóreczkę jeszcze zrobimy. Tylko nie taką, a taką. Tak jak widać, ja jestem tutaj. Tutaj mamy Araba. Tutaj mamy Indonezję, tutaj mamy Celtów, tutaj są państwa miasto same, tak. Tutaj jest Anglia, Pers, Rzym i Kartagina. Rozpoczniemy to i właśnie takim pięknym widoczkiem zakończymy ten odcinek. Zobaczymy, kto najszybciej szaleje. Bo ja tak chyba nie szalałem. Już nie pamiętam nawet. No, Rzym już ma drugie miasto, ja też. No, prawie każdy ma. Anglia też zrobił... Arab i zrobiła budyka. No ja już tutaj ostro szaleję. To ja przyspieszyłem jak zwykle na początku. Cztery miasta szybko miałem. Na razie jeszcze nikt inny czterech miast nie ma. Jest Anglia. Ale wojen jeszcze nikt nie toczy. Indonezja założyła to miasto tak śmiesznie. O, ja już tutaj zacząłem szaleć. To ja jednak byłem największym wariatem na tym świecie. Obserwuję przede wszystkim te kontynenty, o których istnieniu nie wiedziałem. Oj, Kartagina padła. Bo jak to tam toczyło się u mnie, to ja wiem, ale jak toczyło się... O kurde, jak ten Rzym szaleje, już podbił. Podbił cały kontynent. A tutaj ja już na Araba idę. W pokoju sobie żyje Persja i Anglia. A ja za chwilę uderzę na Indonezję. Już uderzyłem, już się przejmuję. Za chwilę padnie też budyka ze swoim państwem celtyckim,
Rzym widać, no ładnie się rozrosł. I dlatego został moim wrogiem rasowym numer jeden. A ja tutaj już widać uderzyłem na Persję, za chwilę zajmę też Anglię. Co ciekawe, było widać, jak tak nagle ten niebieski indonezyjski kolor tutaj u mnie się pojawił, bo Indonezja zaatakowała Arabię. O, i jeszcze na końcu też było widać, jak tam szybko zdzieliłem i wygrałem, także chcę jeszcze pograć, ale to tak naprawdę nie oznacza, że grać będę, bo tak właśnie kończy się ta gra. Nie ma jakichś szczególnych cudaków w Rzymie. Najważniejsze jednak, że wygrałem poprzez dominację, tak jak widać. Także tyle w tym odcinku, tyle w tej serii, za którą wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.